Homilia wygłoszona w czasie Wigilii Paschalnej dnia 7 kwietnia roku 2012 w kościele pod wezwaniem świętego Patryka w Waterford w Irlandii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień już był odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. On rzekł do nich: nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał. Nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi. Idzie przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział. One wyszły i uciekły od grobu. Ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach. Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy na chwilę. W pewnym sensie może wydawać się, że po tylu czytaniach już jakiekolwiek słowa są zbyteczne. Wyruszyliśmy dzisiaj w drogę. Można powiedzieć o was, uczestnikach tej liturgii, jak Pan Jezus kiedyś powiedział do jednej z niewiast, która zatrzymała się u stóp jego Pana, że wybrała lepszą cząstkę. I można tak powiedzieć, że przychodząc dzisiaj wybraliście lepszą cząstkę. Co prawda Kościół nie wymaga jako obowiązku przyjścia na liturgię Wigilii Paschalnej. Zostawia to w wolności serca. Ale uczestniczymy w najważniejszym wydarzeniu w całym roku. To jest, jak mówi święty Augustyn, matka wszystkich liturgii, Wigilia Paschalna. I nawet jeśli nie pamiętacie wszystkich czytań, które zabrały nas w drogę, za chwilę o niej powiem, to i tak Bóg mówi do i mówił do waszych serc przez to wydarzenie, w początku, odkąd zatrzymaliśmy się przy ogniu, teraz przez tą drogę czytań i za chwilę przez odnowienie przyrzeczeń ścielnych i Eucharystię. Można powiedzieć, że w duchu po prostu uczestniczyliśmy w takiej transformacji świata, która dokonywała się i jeszcze się dokona. Jeszcze żyjemy przed sądem ostatecznym. Ale ta liturgia nam przypomina, że naprawdę Pan Bóg nas zaprosił do najświętszych tajemnic swojego życia. Żyjemy w świecie, który coraz bardziej jest zmieszany. Kiedyś ludzie różnych kultur i religii żyli oddzieleni. Teraz żyją bardzo mocno przemieszani. I być może nawet niektórzy z was, nawet może niektórzy tutaj będących na tej liturgii, czasem sobie zadają pytanie, czy to my mamy rację? Czy może inni mają rację? A może myśmy się wszyscy pomylili? Być może takie pytania się rodzą również w waszych sercach. Dziś
Jezus Chrystus, Syn Boży, przeprowadza nas. To On idzie na czele jakby pochodu. My naprawdę w duchu przemierzyliśmy jakąś drogę. W duchu byliśmy u początku świata, w tym symbolicznym oczywiście obrazie, dotykaliśmy początków świata. Później dotykaliśmy Boga, który wyzwala, który najpierw wybrał Abrahama, zaczął ten świat naprawiać, potem i Izraelitów. Później przez proroków dawał obietnice, zachęcał do prawdziwego życia. Jakby dawał takie małe przebłyski, co to kiedyś będzie. Później zapowiedział, że On odnowi Twoje serce, dam serce nowe, zabierę serce kamienne. I później weszliśmy już w to, co wszyscy z nas doświadczyli, czyli chrzest. O tym powiedział nam święty Paweł. A później zatrzymaliśmy się przy Ewangelii Marka, która mówi o zmartwychwstaniu Jezusa. I to najpierw były losy świata. Takie są duchowe losy świata, bez wątpienia. Tak jest. Nawet jeśli większość ludzi na świecie w to nie wierzy, albo wierzy w sposób zmodyfikowany, czy nie do końca prawdziwy. To także ta prawda tyczy się Twojego prywatnego życia. Bo to, że Pan Bóg dokonuje historii zbawienia świata i nic tej historii nie zatrzyma. Pan Bóg odnowi świat. Chrystus, który zmartwychwstał, dokonał dzieła, którego nikt mu nie jest w stanie przeszkodzić. Nie miejmy mylnego wrażenia, że walka dobra ze złem to jest taka walka dwóch równoległych sił. Tak nie jest. Szatan w swojej rozpaczy, która została właśnie pokonana śmiercią na krzyżu i zmartwychwstaniem, chce tylko jakby zagarnąć jak największą ilość dusz. Tak się dzieje. Rzeczywiście istnieje duchowa walka, ale on przegrał. I on o tym również wie, że przegrał. Jezus Chrystus zwyciężył i odnowi cały świat. I tak jak zaczynaliśmy dzisiaj słuchać od historii stworzenia, prawda, wyzwolenia, wybrania, aż do zmartwychwstania, to była historia świata, ale to jest także Twoja prywatna historia życia. Od stworzenia, odkąd stałaś się dzieckiem, zacząłeś patrzeć na ten świat, doświadczyłeś także Pana Boga, doświadczyłaś także grzechu, i Bóg w to Twoje życie wchodzi i chce Cię przez to życie przeprowadzić, no właśnie, do zmartwychwstania. Do tego, kiedy przyjdzie, bo to nie jest pytanie kiedy przyjdzie moment Twojej śmierci, abyś mogła razem z Nim przejść na tą drugą stronę, bo On tą drogę dokonał. I każde coroczne świętowanie tajemnicy Wigilii Paschalnej nam o tym przypomina. Z tej liturgii naprawdę bije wielka nadzieja i bardzo się cieszę, że nie okroiliśmy czytań, jak się często w Kościele dzieje, tylko wszystkie, mimo że było długo. Naprawdę Bóg chce wlewać dzisiaj w Twoje serce nadzieję. Być może jesteś dzisiaj tutaj w Kościele jakoś przygnębiony życiem, problemami rodzinnymi, może również grzechami, trudnościami, skomplikowanym życiem. Bóg chce w to życie wchodzić i chce w Twoim życiu zmartwychwstać. Może to zajmie trochę czasu, ale jeśli powierzysz się Bogu, jeśli dzisiaj na nowo tutaj wyrzekniesz się grzechu, szatana, na nowo wyznasz wiarę w Boga, to jest na nowo zaproszenie Boga do Twojego życia. Liturgia Wigilii Paschalnej, właśnie przez te wszystkie czytania Boga, który działa w naszym życiu, chce każdego z nas, mnie i Ciebie, nauczyć, że przez wszystkie wydarzenia Bóg w Twoim życiu również działa. Bóg jest z Tobą w drodze. Bóg nie jest kimś statycznym na obrazku, Bóg nie jest kimś statycznym na figurze. Bóg naprawdę wchodzi w Twoją historię życia. Jeśli w Twoim życiu nie było jeszcze takiego momentu, aby temu Chrystusowi, o którym ja tu mówię, Twoje drzwi Twojego serca się nie otworzyły, to nie ma lepszego momentu niż dzisiejsza liturgia. Po prostu powiedz Jezusowi: prowadź mnie, chcę z Tobą przejść życie, a zobaczysz, że będziesz tego Chrystusa doświadczała. A jeśli masz w swoim życiu relację z Jezusem, jeśli na słowo Jezus w Twoim sercu rodzi się: tak, znam tą osobę, On naprawdę w moim życiu żyje, to dziś jesteś zaproszony, aby na nowo
tą miłość umocnić, aby na nowo ten wybór potwierdzić. Tak jak święty Piotr mówi, bardziej się jeszcze starajcie umocnić swoje powołanie i wybór, to bowiem czyniąc nie upadniecie nigdy. Dlatego również jesteśmy zaproszeni, aby później po tym odnowieniu dojść do uczty, nakarmić się ciałem i krwią. Po to, aby tak przeprowadzeni przez Pana Jezusa móc iść z nadzieją w świat. W świat, który was nie przyjmie czy wyśmieje jako wyznawców głupich zabobonów albo po prostu pewnych pomyleńców. Ale z tą mocną nadzieją w sercu będziesz w stanie po prostu przejść z siłą wiary. Tak jak wielu naszych braci i sióstr od początku chrześcijaństwa, którzy z odwagą wylewali swoją krew, bo mieli głębokie doświadczenie Chrystusa i do tego doświadczenia jesteśmy dzisiaj przez Boga szczególnie zaproszeni. On szczególnie chce dzisiaj Tobie objawiać, że jest żywy, że zwyciężył, że śmierć, grzech i szatan są pokonani.